Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce Odwidzę, nazywam się Liaipli, a przed wami kolejna mapeczka Odwidzę. Aż mnie normalnie ścięło z tego wszystkiego, bo w ogóle bardzo ładnie wyglądający spawn. Nie wiem, czego się może spodziewać po tej mapie, ale wydaje mi się, że może być naprawdę, naprawdę sympatyczna. Moi drodzy, bardzo ważne info odnośnie mapeczek. Postanowiłem, że nowe mapki będziecie mogli wysyłać już od 6 kwietnia. Jest to poniedziałek, o ile dobrze pamiętam. Wcześniej mapek żadnych nie przyjmuję, choćbyście kuźwa nie wiadomo jak wysłali, bo od tego miesiąca, tak naprawdę, jak, no, w sensie, że marca, od początku marca, doszło chyba tam 40 albo 50 maili, które po prostu no w ogóle nie zostają uznane, są usuwane i tak dalej, bo mail jest zablokowany, więc kuźwa, jak ja proszę, żeby nie wysyłać, to nie wysyłać. I mnie nie interesuje, że ludzie wysyłają mapki, bo oglądają odcinek sprzed 2 lat, gdzie mówię, hej, można wysyłać, tylko kuźwa mnie interesuje na bieżąco i bardzo bym prosił, żebyś sprawdzać info na bieżąco. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze nie wysyłajcie mapek, bo jeszcze będzie info odnośnie tego, że będzie można też wysyłać mapki na wersji 1.14.4, jeżeli ktoś robi na nowszej wersji. I tyle. I to jest z takich najważniejszych informacji. I jeszcze dodatkowo jutro, moi drodzy, będzie miała premiera Mystery Boxów w moim sklepie sklepia.pl, gdzie w 2 wariantach te boksy będą, jeden będzie z koszulką, drugi z bluzą i będzie można, że tak powiem, zamówić taki boksik i dostać randomowy kolor bluzy bądź koszulki ze sklepu. Tam będzie jeszcze kilka dodatkowych elementów. Czekajcie, mi się włos jak podwinął normalnie. Dobra, nieważne. I lecimy sobie, moi drodzy, z mapencją. Zobaczmy sobie najpierw autora. Któż? Wow, 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 babcia Pudzia, mapka dla jaja. O, dziękuję, babciu Pudziu. A, to są babcie wszystko, tak? Rozumiem. Okej, okay, dobra, weźmy sobie te ustawienia. O, ustawiono pomyślnie, ty patrz, kuźwa, tu nawet klikać nie muszę, to jest... O, to jest babcia Pudzia. Aby przeczytać na przykład zasady, musisz wejść na Yellow Concrete. Aha, dobry, to ja teraz dopiero ogarnę. Okej, okay. Także tu mamy autorkę, dzień dobry, babcia Pudzia. Ja kojarzę, kurczę, tą autorkę, nie wiem czemu, ale... Czy ty kiedyś gdzieś tam nie... Nie wysyłałaś już jakieś mapki dla mnie? Okej, okay, graj na game od zero, nie denerwuj się, bo to urodzisz szkodzi. Graj na peaceful render distance na max 3. Max 3, a jak mam 8, to będzie dobrze? Spawn pointy to lime concrete. Okej, okay, i peacefula mamy. Dobra, no to co? No to w takim razie startujemy maszynę. O kurde, rozgrzewanie systemu 0%. 50%. 100%. Teleportacja. Ej, no fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie się zapowiada. Ua. Ua, ale poziomów to jest. Dobra, lecimy, moi drodzy, od razu poziom pierwszy. Podążaj za glowstone'em. Co jest, kuźwa? Burza na dworze jest, czy co? Ty, bo ja się boję, czekaj, weather clear mogę sobie wziąć? Bo ja się boję, dobra. Podążaj za glowstone'em, yellow concrete. Ej, serio, coś mi się podwinęło tutaj. Jakiś jeden włosek, dwa i mi świeżbi nos. Trzeba będzie ogarnąć, kuźwa, tam do barbiera nie było. Ja tak bardzo chciałbym do barbiera i nie mogę. Czekaj, to jest spawn point? Lime concrete to jest spawn point, nie? Tak, tak, tak chyba kojarzę, dobra. Wait, teraz tutaj. Nie! Dobra, sprawdźmy, czy spawn pointy działają. Uwaga! He. Kurczę! W sensie, wait, ja tu doskoczyłem? Nie, ja tu nie doskoczyłem, czemu tu mi się spawn point ustawił? Ej, tu się powinien ustawić. No, tak być robić nie będziemy. Ej, serio, bo się ustawiło nie tam, gdzie trzeba. Dobra, no to gamę modę, przepraszam. Tutaj wiem, na czym polega, że tak powiem, błąd, dlaczego się ten spawn point dobrze nie ustawił, ponieważ tutaj autorka prawdopodobnie, nie wiem, czy powinien tak game mode 2, czy game mode 0, nie. Autorka tutaj prawdopodobnie nie ustawiła typowo spawn pointa na bloku, tylko, znaczy tfu, właśnie, ustawiła na bloku, ja go gdzieś tam jakoś dotknąłem w jakiś sposób, po prostu Minecraft stwierdził, że hej, tu masz spawn point, a to musi być ustawione bezpośrednio na bloku, na danych koordynatach, po prostu jest to o wiele wtedy lepsze, lepiej działające i teraz pewnie znowu będzie to samo, co nie? A nie, tym razem jestem tutaj, no dobra, bo stanąłem sobie tutaj jeszcze raz, okej, okay. Oj, no, bo teraz tam w ogóle nie doskoczyłem, dobra, no to przynajmniej mam spawn point tutaj, to może kiedyś w końcu doskoczę, nie? Bo ten skok to jest jakiś, kurczę, ultra, hiper, przeromany po prostu. Czy ja mogę skoczyć na ten cholerny, żółty, mother freaking concrete i doskoczyć do tego zielonego? Nie, nie mogę. To jest niemożliwe. To jest skok pod tytułem spędzisz 27 minut na tej mapie. Dokładnie, bo już, kuźwa, spędziłem 4 minuty, a to jest pierwszy poziom. Nienawidzę tego. O, jest wreszcie! Stu spawn point! Tutaj. Przez to, że mi mówiła, żebym się nie denerwował, to działa zawsze w odwrotną stronę. Co? Skocz w stronę strzałki.
W sensie... Tutaj? Gdzie ja mnie? Nie rozumiem. What? Say what? Ty, no bo ja teraz tu mam za dużo skoków do powtórzenia. Wait. Ja tu spampujtuję. Ja nie ufam, nie wiem, co ja mam tu zrobić. Co ja mam tam zrobić? Co ja mam tu zrobić? Skoczyć na strzałkę? Nie. W stronę strzałki. Skocz w stronę strzałki. No bo ja tam mam trasę, nie? I don't understand. W sensie, że tu na przykład? Ej, no gdzie? Dobra, kuźwa, po cierpliwości tracę. Gdzie? Jest to jakiś ten ghost block, coś? What? Ej. Gdzie? Tu powinien być jakiś... Czy to znaczy, że ja mam iść po prostu tutaj, tędy? No raczej nie. No raczej nie, bo tu są po prostu jakieś chmurki. I tu jest dalej trasa. I don't understand. No bo jak będę tutaj... What? Nie, no jak będę tutaj, to mogę iść tutaj, tak? No to jakby to rozumiem i tu idę dalej. No dobra, ale jak stąd przeskoczyć tam? Zaś jest jakiś element, który dla was wszystkich będzie później zajebiście kuźwa oczywisty, ale dla mnie nie jest w ogóle oczywisty. Bo ja podczas odcinka myślę troszeczkę inaczej niż wy później oglądając sobie, analizując odcinek, ale to mniejsza. No gdzie jest, przepraszam, no skocz w stronę strzałki. Kuźwa, to jest teleport. To jest pierdzielony teleport, kuźwa. Skoczyłem tutaj raz chyba tak podobnie, ale to nie było na takiej zasadzie. Ja pierdziule, no co ty gadasz? Dobra. Takiego elementu, żebym się nie spodziewał. Dobra, jest spawn point. Trudne te parkury są. Bardzo trudne. Ja nie umiem parkury. Ja nie umiem w parkury po prostu. To jest... Jestem bardzo słabym... Słabym parkurowcem jestem bardzo. Przyznaję się bez bicia. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, mam spawn pointa. O tyle dobrze. Jest! 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 Proszę więcej bez parkurów. Dobra, poziom drugi. Dawaj. Co to jest? Podniebny find the button. O kurde. Say what? Poczekaj. Ja rozumiem, że tutaj z każdej strony to ja mam szukać guzika, czy... Czy o luj chodzi? Wait, tu jest księżyc, tam jest jakieś w ogóle takie drzewa. Pięknie wygląda ta mapa tak swoją drogą. To na pewno, do tego się przyczepić nie mogę. Ej, ale tu jest w ciul miejsc, gdzie ten guzik może być w sumie, nie? Ej, jo, pierdziule. W sumie tu jest taki swego rodzaju też troszeczkę parkour, w sensie, że mogę skoczyć tutaj, tutaj, nie, gdzieś dalej coś, nie, tutaj nie. Pytanie, jakby, naprawdę to jest, z każdej strony tutaj może być find the button? No bo to jest find the button, no tak, find the button. Bo tutaj mamy most, za mostem jest kolejna wysepka, tu jest jakieś w ogóle obozowisko, łóżeczko, wszystko, nie? Ja pitole, ej. Ciekawe, czy... Znaczy, podejrzewam, że to będzie w takim razie jeden guzik, skoro nie widziałem żadnego jeszcze, mam nadzieję w każdym razie, że po całych moich, kuźwa, poszukiwaniach nagle nie będzie informacji, he, to nie ten guzik. Ej, kurczę, powiem wam, nie wiem, gdzie może być guzik, a ta mapa jest dosyć rozległa, w sensie ten poziom jest rozległy dosyć taki, nie? I tak czuję, że to będzie ciężko. Jakbym wiedział, że ta mapa mi tak będzie dużo czasu zajmowała, to bym moje informacje wszystkie, kuźwa, parafialne, to bym pierdyknął podczas przechodzenia mapy, serio, to jakby... Naprawdę. Bo ja czasami nawet muszę w pewien sposób początek, chwilę przedłużyć, bo ja wiem, że czasami niektóre mapki to są takie, no... No takie na chwilę, nie? Ej, no co jest? Czy ja tu jestem w stanie... Nie, to jest po prostu ta, to jest huśtawka. Gdzie ja mogę... Czy przydałaby się podpowiedź? Nie ma podpowiedzi, nie? Ej, serio, naprawdę, bo ja panikuję. Ja nie lubię tak długo szukać, nie wiedząc, gdzie mam szukać po prostu. I jakby ja się cykam trochę, nie? Bo... Serio, jakby... Gdzie ja mam znaleźć guzik? Mam
trzy wysepki oddalone od siebie o kilkadziesiąt kuźwa kratek z miliardem elementów i ja mam znaleźć jeden guzik. Ty serio tak mówisz, nie? Tak jakby totalnie tutaj powaga 100%, tak? Rozumiemy się? Mhm. Nie, ja już nie wytrzymuję. Nie wytrzymuję! Nie wytrzymuję! Zaraz rozdupię tą mapę. Rozdupię ją na 500 kawałków. Rozdupię! Tego chciałaś? Tego kuźwa chciałaś ode mnie? Nie denerwuj się, Liaju. Nie denerwuj się. Piękna mapa. Zajebiście piękna mapa. No i co z tego? Ja chcę pierdzielony guzik znaleźć. Chcieliście starego Liaja? Macie. Stary Liaj to jeszcze by zaczął nadupieć w klawiaturę, kuźwa, i tyle. Czy tu jest guzik? Co to jest? To są jakieś w ogóle katakumby, ej. What the hell? Ej, no serio, bo... Nie rozumiem. Nie rozumiem, gdzie? Naprawdę, ej, ja zacznę zaraz rozwalać mapę. Ja nie wiem, gdzie mam znaleźć guzik. Totalnie. Najlepsze będzie to, że te... Pfu, ten guzik pewnie nie jest w ogóle oznaczony, w sensie tfu. Nie... Że nie ma comment bloka, tylko po prostu jest guzik. Rozumisz? Sam guzik, sam z siebie po prostu, nie? I ja nie wiem, gdzie ja mogę... Dobra, gamę modę 3, kuźwa, bo to już... To już poważny problem jest. To już jest bardzo poważny problem. Ja dwa poziomy przechodzę, kuźwa, dłużej niż niektóre całe mapy przechodzę. To tak nie powinno być. Zdecydowanie nie powinno tak być. Dlaczego ja zawsze trafiam na takie mapy w momencie, kiedy chcę nagrać po prostu odcinek? Jak mam czasami cały dzień, chcę nagrać zarąbiście długą mapę, to trafiam na mapę na 3 minuty. Jak mam, kuźwa, mniej czasu, to nagle trafiam na mapę, która mi zajmie tak lekko ponad, kuźwa, pół godziny minimum, nie? No to jest tylko po prostu ten... Ja pierdyl, ej, no co jest? Ja pewnie już widziałem ten guzik, znając życie. I nienawidzę swoich oczu po prostu. Ja bym mógł sobie wyłupać te oczy i wstawić jakieś inne, no. Ślepy, kuźwa. Ślepy, głuchy, debil. Sam siebie disuję, tak, ja lubię. No co jest? No gdzie? Ja się poddaję. No ja się poddaję. Poddaję się. Po prostu się, kuźwa, poddaję. Nie wiem, gdzie mam znaleźć guzik. Nie wiem, gdzie on jest. Wybacz mi bardzo, ale trzeba tutaj zrobić porządek na tej mapie. Trzeba zrobić porządek. Będę wysadzał mapę przed, kuźwa, przejściem jej, bo ja muszę znaleźć guzik. Jak ja nawet gamę modę 3 nie pomogło. Nie mam pojęcia, gdzie znaleźć guzik. Nie mam bladego pojęcia, gdzie znaleźć guzik. Nie wiem... Totalnie, kuźwa, gdzie? Jak on będzie pod lawą pewnie, nie? Będzie pod lawą? Nie widziałem, żeby był pod lawą. Chyba nie pod lawą. Nie znajdę tego guzika. Choćbym cały ten poziom do atomów rozpierdzielił, nie znajdę tego guzika. Nie wiem, gdzie on jest. On jest pewnie w totalnie widocznym miejscu. Pewnie nawet teraz go widać. Gdzie? Gdzie jest, kuźwa, guzik? Gdzie? No nie chcę się tak łatwo poddać, ale ja spędzę tutaj, kuźwa, całą mapę, no... Halo, no! Gdzie są te pierdzielone poziomy? Gdzie? Koniec, koniec, kuźwa. Ja już nie wiem, nie mam pomysłu. Jak wiecie, gdzie był guzik, proszę mi dokładną sekundę dać, gdzie był guzik. Powodzenia. Jakby ja nie wierzę, że ten guzik tutaj w ogóle jest. On nie istnieje. On nie istnieje. On jest wymysłem waszej wyobraźni, kuźwa. Jego nie ma. Wam się wydaje, że on jest. Koniec. Najgorszy poziom na świecie. Idź mi z tym. Ja pierdyle. Znajdź różnicę. O, zajebiście. To kolejny poziom, który mi zajmie tylko 35 minut. Chodzi tu o to. Ja wiem, że się denerwuję, tak? Bo ja jestem strasznie niecierpliwą osobą, jeżeli mam przejść poziom w więcej niż 2 minuty. To jest za dużo. Za długo. Chodzi tu o to, aby znaleźć pomiędzy prawie identycznymi budowlami różnice. Pisze prawie identycznymi, bo różni się niech tylko jeden blok. Super. Musisz wypełnić budowlę po lewej stronie. Gdy znajdziesz różnicę, kliknij przycisk, a dostaniesz blok, który będziesz musiał wypełnić dziurę, aby przejść dalej. Nie patrz na ułożenie trawy, bo jest tylko dekoracja. Dobra. Gdy znajdziesz różnicę, kliknij przycisk, a dostaniesz blok. Dobra, 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 dobra. Jeżeli znajdziesz różnicę. Okej, okay, super, fajnie. Czyli tutaj mamy ścianę, a w... No dobra, tylko pytanie... Z tej strony będzie się coś nie zgadzało, tak? Względem tej budowli, tak? Rozumiem tak, czy nie? Dobra. Patrzymy belki.
Są pełne. Tutaj belki są pełne. Tak, tu się nic niestety nie różni, tak? Latarnia, wszystko jest ok. Domek. To będzie ultra trudne, nie? Domek. No tu mamy ściany wszędzie. Pytanie brzmi, czy ja tą różnicę będę w stanie w ogóle dostrzec swoim tępym umysłem, czy niekoniecznie, bo mi się wydaje, że może być różnie. Albo w środku może coś się nie zgadzać. Poczekaj. Tu mamy trzy bookshelfy. Tu mamy skrzynia, piecyk, ten. Dobra, poczekaj. Wnętrze. Musi być wnętrze. Tu są cztery bookshelfy. Dobra. Czyli w rogu musi być bookshelf. Dobra, dawaj. Czyli muszę uzupełnić tutaj, tak? Pyk. Dobra, jest. Czyli ten po prawej to był ten. Dobra, udało się. Super, fajnie. Przynajmniej ten poziom mi się udało. Jest! Jest, czuję się z siebie dumny. Dobra, ale ten poziom... Nie wracajmy do tego poziomu. Tego poziomu nie było, okej? Okay? Poziom czwarty. Replika. O mój Boże. Co tam jest? To jest jak ten. On wygląda jak... Jak... Boże, ze SpongeBoba ten. Patryk? Chyba Patryk, nie? Tak wygląda. Dobra, no to lecimy, replika. Rozumisz, normalnie. Mam nadzieję, że uda mi się tą mapę ukończyć. Chyba, że trafię na kolejne poziomy, takie jak znajdź przycisk, to nie dam rady. Serio, jakby nie spodziewałem się, że kiedykolwiek trafię na tak arcy trudne znajdź przycisk, bo nawet jakby, gdzie miałem znajdź przycisk, gdzie nie było comment bloków, typowo, to jakoś tam się udawało. Albo chociaż była podpowiedź. A tam nawet podpowiedzi nie było, nie zwróciłem uwagi. Jeżeli była podpowiedź, to sorry, ale wydaje mnie się, że podpowiedzi nie było. Więc tym bardziej, no nie. Wiecie, że LI to na odcinkach to nie jest tak spostrzegawcze, jakbyście chcieli. Wam się wydaje, że to jest wszystko zarąbiście, super widoczne i w ogóle i oczywiste. Nie, nie jest w ogóle oczywiste, ani widoczne, ani żadne. Boże, gdzie to? To jest to dwa tutaj, tak? I tutaj. Czasami jest ciężko, nawet widząc, co masz zbudować, odwzorować to. Ty jakby to się nie da. To się po prostu nie da. To jest za trudne, panie. Za trudne. Ja mam za małe IQ, żeby to ogarnąć po prostu, rozumiem. Nie, no kuźwa. O, wiem jak to najprościej podsumować coś, co myślę większość z was rozumie. Wyobraźcie sobie na przykład, jak robię live'a, nie? Jak robię live'a, to ja wtedy uchodzę za tego takiego najbardziej ogarniętego, no powiedzmy w większości przypadków i tak dalej. I wtedy dużo jest na przykład dzbanów, nie, na czacie, którzy nie ogarniają, którzy pytają się o oczywiste rzeczy, nic nie widzą i tak dalej. No to ja, w momencie kiedy nagrywam mapki, ja się zamieniam właśnie w takiego dzbana. Takiego typowego po prostu dzbana, nie? Czyli nic dla mnie nie jest oczywiste, wszystko jest za trudne, w ogóle wszystko, co autor mi tłumaczy, też nie ogarniam. Jakby... To jest straszne. To jest straszne, tylko plus jest taki, że ja tak się zachowuję głównie na odcinkach, a na live'ie nie muszę, bo na live'ie ogarniam. Okej. Okay. Poziom chyba piąty, nie? Tak, mam nadzieję, że piąty, dobra. Nie pykł mi ten SpongeBob, ale jakiś jest. A, SpongeBob Parkour. Czemu nie pykł? Ej, dobry, fajny. Powiem ci, że wow. Aha, to jest kolejny parkier. O Boże, o nie, o jest, o nie. O nie, o nie. O nie. Dobra, no nie. Ej, ty. Babcia Pudzia, ty jesteś jakaś po prostu szalona kobita. Tworzysz ultra trudne mapy normalnie, no, bo to za trudne, ja wszędzie double jumpy muszę robić. A! Nie, no nie, 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 tu masz stać. Nie, tak być nie będzie. Nie będę tylu skoków naraz robił. To jest dla mnie za trudne, żeby tyle skoków naraz powtórzyć. Nie, raz mogę, drugi raz nie dam rady. Ja pierdyle. Czy dlaczego to jest wszystko takie trudne? Dlaczego mi dzisiaj parkury muszą nie wychodzić, a mam kuźwa tyle parkurów, no? No nie! Ty tym papało, czemu nie możesz skoczyć, no? Naciskam tą pierdzieloną, spadź się, kuźwa! Czemu te skoki są takie trudne? No nie! I hate this map. Po prostu jest tak piękna, że jej nienawidzę, rozumiesz? Nienawidzę ją przez to, że jest taka piękna. Bo jakby nie była piękna, to bym ją po prostu rozwalił. A jest piękna i muszę ją przejść. No wskocz tam! Pawianie!
Dzbanie! Latanie, kurwa. No! Double jumpy na nic się tu zdają. Nie idzie tego zrobić. Kuźwa, ja bym musiał z koniuszka, z pikselka skoczyć. Nie da się. No wreszcie. Dziękuję, że za 50. podejściem się udało. Teraz kolejny super, ultra łatwy skok. Wow, super, udało się. Ja spampojtuję, co skok to jest, kuźwa. Po prostu tak bardzo w siebie nie wierzę. Jeżeli Liaj spampojtuje na każdym skoku na parkurze, to wiedz, że Liaj w siebie nie wierzy. Rozumiesz? O czym ja mówię? No nie da się bez double jumpa. Ja bym chciał zobaczyć kogoś, kto by był to w stanie tak po prostu bez w ogóle double jumpa, tak ose leci i w ogóle, nie? Skoś w stronę strzałki, znowu zaś to magia, kuźwa. Pyk. Super. Ta magia to mnie w ogóle też rozwaliła, nie? Najbardziej mnie tutaj chyba zdenerwował znać guzik, serio, bo cała reszta mapy... No parkour to jak parkour, wiadomo, no rządzi się swoimi prawami, umiejętności za bardzo nie mam i tak dalej, więc wiadomo, że tutaj jest ciężko. Ale kuźwa, ten znajdź przycisk, ja bym bardzo chciał zobaczyć, gdzie ten przycisk był. Ja podejrzewam, że ja poświęcę specjalnie czas po mapie, nie na odcinku, po mapie, po nagraniu, po tym, wezmę i po prostu sprawdzę, gdzie ten guzik był. Serio. Znać różnicę hard. W tym poziomie znać różnicę, musisz patrzeć nawet na najmniejsze szczegóły, bo to właśnie tam mogą być szukane różnice. Musisz znaleźć dwie różnice. Czyli w tym momencie nawet kwiatek może być różnicą, tak? Tak rozumiem. Domek baby Jagi? Domek baby Jagi. Znaczy tu się akurat różnic nie będzie. Dobra, sprawdźmy kwiatki. Tu mamy czerwone... Czekaj, bo ja zawsze nie wiem. Mam szukać na prawym i na lewym, że tak powiem ten. Okej. Okay. Podpowiedź do jednej z różnic. Dobra, mamy podpowiedzi w razie czego. Co mamy w środku? Mamy trapdora. Tutaj mamy pajęczynkę. Sprawdźmy wnętrze. Pajęczynka jest. Tu są dwa brewing standy. Okej, okay, on jest na piecyku. Czyli to jest jedna różnica. Dobra. No jeszcze nie znalazłem dwóch różnic, znalazłem jeden. Dobra, ale mamy brewing standa. Teraz kolejna różnica. Tutaj mamy... Okej, okay, to jest... Chyba w ten sam sposób, dobra. Tu jest kwiatuszek, tu się wszystko zgadza. Tu jest też kwiatuszek, się zgadza. Tu się zgadza. Być może coś z dachem na przykład. Tutaj mamy pół bloki, tu mamy pół bloki, tu się wszystko zgadza. Pytanie, czy trawa też może być jakimś elementem, gdzie się będzie różnica chowała, czy niekoniecznie? Sprawdźmy tu w boku, znaczy po boku, bo mamy tutaj takie ułożenie, a z drugiej strony wydaje mi się, że tak nie było. No, 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 bo tu jest trawa. Chyba ta trawa. Chyba ta, tak. Tak, ona jest przy kwiatku. Dobra, czyli trawa i brewing stand. Dobra, mamy to. Pyk. Okej. Okay. Nie tutaj. Udało się. Cyk. No coś mi wychodzi na tej mapie, ale ogólnie to jest ultra trudna. Tutaj. Jest. Pięknie. Super. Dobra, to był poziom 6. Teraz poziom 7, tak? Szary 7. Dobra. Zapamiętaj jak najwięcej z tej ostrej imprezy. Chodzi tu o to, aby zapamiętać jak najwięcej szczegółów, a później sprawdzić to, co zapamiętałeś w quizie. To jest bardzo trudne, ponieważ starczy, żeby było, nie wiem, pytanie w stylu jakie były kolory dywanów na przykład na parkiecie albo coś, nie? Tu mamy Jasiu, tu mamy Karynę, tu mamy Sławcia, tu mamy Gertrudę. Gertruda trzyma stejka na przykład. W lodówce mamy nic. W kuchni są żółte i niebieskie te no, dywany. Karyna ma głowę smoka i diamentowy chestplate. Jasiu ma diamentowe buty. Ja mam złote buty i nie mam spodni. Są raz, dwa, trzy złote talerze. Raz, dwa... chyba trzy doniczki.
Kuźwa w nieskończoność. Dobra, niech będzie. Zobaczymy, co zapamiętałem. Kim była Gertruda? Kucharką. Z jakiego drewna była... No właśnie. Nie zwróciłem na to uwagi. Dębowego. No nie, jasnego. No jakby... Come on. Dobra. Brzozowego. Czego zapomniał Sławcio? Spodni. Po ile tego było na stolikach? Nie, złotych 3, srebrnych 2? Ta. Jest, udało się. Kuźwa, wiedziałem, że coś... Widzisz, podłoga. Podłogi się nie wzięło pod uwagę. Dobra. Znaczy, podsumowując już teraz nawet i mapę, pomijając już ten guzik, gdzie on tam pewnie gdzieś był. On tam musiał być. Bo ta mapa jest zbyt dobrze zrobiona, żeby tego guzika tam nie było. Tylko mnie musiał to wyprowadzić z równowagi oczywiście. Zimowy fajny baton. Te coś wystające ze ściany to miał być bałwan. Aha. Okej. Okay. Dobra, tutaj przynajmniej mamy zamknięty obszar, gdzie ja wiem, że gdzieś tutaj może być ten guzik. I jest to w pewien sposób tak minimalnie proste. Chociaż jeżeli ten guzik jest podobnie ukryty jak poprzedni, to ja czuję, że on mi sprawi równie dużo problemu i albo go w ogóle nie znajdę, albo nie wiem, bo oczywiście podpowiedzi nie ma. Jakby robisz podpowiedzi, tu do autorki mówię, robisz podpowiedzi na wszystkich innych poziomach, ale na tym, gdzie ta podpowiedź powinna być, nie ma kuźwa podpowiedzi. Powiedz mi, dlaczego jesteś taka złośliwa? Why are you so złośliwa? Wiesz, że Liaj to nie widzi tych guzików i jest to ultra trudne, to zamiast pomóc i tym samym nie spowodować legendarnego kuźwa rage'a i przedwczesnego zdewastowania mapy, co już i tak się stało właśnie, czemu podpowiedzi kuwa nie było? Ja czekam na komentarz autorki tutaj mapy. Why are no podpowiedź in here? O, tu jest kuźwa na suficie guzik. Ledwo go zauważyłem. Ledwo. Ledwo. Dobra, poziom 9 różowy. Dobra, let's go. Patryk, gdzie nauczyłeś się podlewać kwiatki? Staram się, ale jakiś psychiczny wyszedł ten Patryk. Czy to jest kolejny parkour? Błagam. Błagam, zakończmy to szaleństwo. Błagam. Błagam, dlaczego? Dlaczego na jednej mapie są trzy parkury, kuźwa, w różnych poziomach? Dlaczego? Jak ja już przeszedłem jeden parkur i myślę, że już będzie koniec, że już moich męk nie będzie, to spotykam następną mapę parkur. Why? Why? Dlaczego ty mi to robisz? Co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? No nie, no nie mogę tam doskoczyć. A. Widzicie, z ekscytacji, po nerwy, po takie już załamania nerwowe, to jest kwintesencja mapek od widzów po prostu. Nic dodać, nic ująć, moi drodzy. To jest po prostu... To co, ja przeskoczyłem na ten... Ej, miałem shifta wciśniętego i żeś skoczył na ten schodek, to co żeś oddupił? No i przecież ciebie teraz nie wskoczę, no. Postaci. Postaci, głupia. Ty, halo. Ja tu no, tu skacz normalnie, nie pitul. Ha! Dobra, jestem. Oczywiście double jump, bo nie doskoczę w klasyczny sposób do tego bloku na 100%, wiem o tym. Dobra, tu mogę. O nie, czekaj. Spam pointuję, tu trzeba z rozpędu. O! No właśnie. Nawet z rozpędu mi nie pomogło. Ha, no nie umiem. Dlaczego ja nigdy nie umiem wyczuć tych skoków? Ja tak się tylko zastanawiam, nie? Co jest takiego trudnego w tych parkurach, że pomimo tylu set map i różnych parkurów, ja w dalszym ciągu mam z tym problem. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja rozumiem, że to może być kwestia dnia, może być kwestia tego, że ja nie ćwiczę w żaden sposób parkurów i tak dalej, ale mimo wszystko, wydaje mi się, że po tylu godzinach takiej praktyki powinienem bardziej ogarniać. A tymczasem za każdym razem mam wrażenie, że pierwszy raz w życiu skaczę. Po prostu. Serio. Ja nie wiem, czy ja naprawdę jestem po prostu tak słaby, czy... może, nie wiem, może tak naprawdę wy jesteście słabsi ode mnie, a ja sobie tak tylko wmawiam, że jestem taki super ultra słaby w tych parkurach. Nie wiem.
Mi się wydaje, że wszyscy są ultramistrzami w parkourze, tylko mi jest tak ciężko. Gdzie mam iść w ogóle? Do konewki? Chyba tak, bo tu jest ścieżka, nie? Nie. A, tutaj, no tak, na zielony... Okej, dobra, nieważne. Zwaliłem znowu, mówię... A! Poziom 10. Replika, dobra, dewej. Właśnie tak się zastanawiałem, bo widziałem gdzieś to wcześniej i się zastanawiałem, mówię, to jest replika, nie? I tego cały czas nie było. No to wreszcie mam, dzień dobry. Dobra, wielka... Wait. Aha, bo Gamemon D2 sobie narzuciłem i to chyba dlatego... Halo, gdzie jest? Jezu, ile kill spawn pointów robiłem. To jest tylko dowód na to, że parkoury grałem, nie? Dobra, lecimy. Cyk, 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 cyk. Najpierw zrobimy sobie tutaj... obramówkę, że tak powiem. Boże, pół godziny odcinek, ej. Kuźwa, kto to będzie oglądał w ogóle, ej? Mapka to mi się wydaje, że to powinna mieć tak... No nie wiem, no mniej. Czekaj, wait, tutaj? To jest ta kratka? Tak, to jest chyba ta kratka. Nie mam pewności, kuźwa, pewnie coś zaraz źle zrobię. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Cyk, 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 cyk. Cyk. Jeden. Teraz dwa. Teraz tutaj. Teraz tutaj skos. Tutaj dwa. I tutaj to. I tu resztę dawaj niebieskim. Chyba jakoś to wyjdzie, bo jak sobie zbudowałem tą... te kontury tego Pac-Mana, to będzie mi nieco ładniej, nie? Nieco łatwiej, Boże. Ale ogólnie, jak mam powiedzieć, jeżeli chodzi o budowanie tej mapy, bo to już ciul, że ona jest fajnie zrobiona i w sumie no bez błędów, tak? To tylko Eliaj nie widział guzika po prostu. Mam odpowiedzi, nie było, no! To nie jest takie oczywiste, jak wam się wydaje. To pomijając w ogóle, jakby mapa jest genialnie zrobiona i pięknie i w ogóle wow. Tyle powiem. Nic więcej. Pewnie mi tam łeb urwiecie za to, że rozwaliłem ten znajdź przycisk. Ale musiałem! Po prostu musiałem. Dobra. Dziękuję bardzo za przejście mojej mapy. Możesz ją teraz ocenić do 1 do 10? Chyba od 1 do 10. Nie no, oczywiście do 20 na 10. No, ja tu nie mogę innej oceny zostawić, bo mi widzowie po prostu łeb urwą. Dlaczego ten sygnał nie przechodzi? Halo, ja chcę gamę modę 1. Nie mów mi, że tutaj się to... O, tu działa gamę modę 3, a gamę modę 1 nie działa. Bez kitu. Jeżeli chcesz więcej moich map, to powiedz... Ty możesz to powiedzieć na filmiku. Robiłam tą mapę około 2 tygodnie, pomijając przerwy. Tak, chcę kolejną mapę, ale błagam. Jak zrobić znaleźć przycisk? Ja poproszę podpowiedź, ok? Tak w razie W. Nie, że tak na już, tylko w razie W, że jak się po prostu poddam, nie będę wiedział, proszę podpowiedź i wtedy jest podpowiedź i działa. Ok? Będę wdzięczny, naprawdę, serio, bo ten znajdź przycisk to mnie rozwaliło totalnie i ja dalej nie wiem, gdzie ten guzik jest, bo ja go nie widziałem i nie mam pojęcia, czy on tam faktycznie jest. Myślę, że tak, tylko pewnie jest drewniany, ukryty gdzieś w domku, czy gdzie, nie wiem, po prostu nie mam bladego pojęcia. Ja se postaram się to poszukać po odcinku. Więc bardzo możliwe, że na miniaturce, przypatrzcie się, bo być może na miniaturce będzie zrobione właśnie screen, że hej, tutaj był ten guzik. Albo coś w tym stylu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę wam wszystkim miłego dzionka. Oczywiście mapka 20 na 10. Do następnego, moi drodzy. Trzymajcie się. Dzisiaj prawdopodobnie w godzinach późniejszych będzie live'ik, ale przewiduję go dopiero na godzinę gdzieś 18 czy coś w tym stylu. Także do następnego. Trzymajcie się i pa, pa.